Sunset Valley, czyli pierwsze otoczenie, z jakim mieliśmy do czynienia w The Sims 3, bo jest nieodłączną częścią gry podstawowej. Jego nazwa to dosłownie Dolina Zachodzącego Słońca, chociaż miasto nie dostało nigdy oficjalnego tłumaczenia. Myślę, że dla uproszczenia spokojnie mogłaby to być Słoneczna Dolina, bo Dolina Zmierzchu kojarzy się trochę mrocznie. A to jest takie słoneczne, jasne, urocze miasteczko osadzone w klimacie lat 50. XX wieku, w którym znajdziemy niektóre rodziny powracające z poprzednich części gry. Oprócz znanego nazwiska Landgrabów, także zobaczymy tu Mortimera Ćwira i Belle, jeszcze Kawaler, jako dzieci, oraz Kasię Langerak, w polskiej wersji zwaną tutaj Klementyną Ladą, więc można tego nie zauważyć, a jest tam wraz z rodzicami, starszym bratem i ciotką. Koncepcja czasowa całego The Sims 3 jest taka, że każde miasto jest w innej linii czasowej, ale niestety w jednym mieście też potrafią być pewne nieścisłości i właśnie Sunset Valley jest jednym z przykładów. Miasto ma niejako pokazywać wydarzenia przed Miłowem i jeszcze przed miastem z jedynki również, ale mnie od dawna zastanawia, dlaczego w takim razie Klementyna, czyli Kasia Langerak, jest starsza od Mortimera i to całkiem sporo starsza. Ja rozumiem, że w Sims 2 miastowi i NPC się nie starzeją, a Mortimer teoretycznie postarzał się trochę za szybko przez nieudany eksperyment z eliksirem życia, ale bez przesady. A jeśli chodzi o Landgrabów, to nie do końca wiadomo, jak wygląda ich sytuacja rodzinna w porównaniu do dwójki. Chyba najbardziej logicznym byłoby stwierdzenie, że Malcolm, syn Jeffreya i Nancy, to Malcolm pierwszy, bo przed nim nie było żadnego innego Malcolma. Czyli musiałby być pradziadkiem Malcolma IV, którego znamy z The Sims 2 Własny Biznes. To jest dopiero zaginanie czasoprzestrzeni, biorąc pod uwagę to, że w dwójce Malcolm jest mniej więcej w wieku córki Mortimera. Chociaż to zależy, w którym momencie grania Miłowem dodamy lazurową promenadę. Teoretycznie moglibyśmy zagrać przez kilka pokoleń w Miłowie, zanim wyszedł dodatek Własny Biznes, więc może nawet to było przemyślane, tak się zastanawiam. No ale w każdym razie, jeśli chodzi o The Sims 3, to nie powinno się przesadnie dokładnie podchodzić do kwestii czasu. Nie tylko Sims 4 się tym charakteryzuje. Mimo, że miasto z podstawki jest graczom dobrze znane, to chciałabym zwrócić uwagę na kilka bardziej fascynujących wątków fabularnych. Mamy tu na przykład Agnieszkę Zadek, ciotkę Mortimera, która dopiero co stała się wdową, nawet nie zdążyła jeszcze zmienić nazwiska na to po mężu. To stało się tak szybko. Duch jej męża jest na parceli, a że w Sims 3 można rozmawiać z duchami, czy nawet mieć z nimi dzieci, to da się zrobić z tego całkiem ciekawą historię. Ale w opisie tej rodziny też jest napisane, że Erik tak trochę odstrasza nowych kandydatów od Agnieszki, ale romans z duchem też zawsze spoko, no nie? Są dosyć silne spekulacje, że Agnieszka Zadek i pani Zadecka to ta sama osoba, czemu nadano dużo sensu właśnie historią Agnieszki w trójce. Po tak wczesnej utracie męża mogła stać się zgorzkniała i dlatego odmawia innym ludziom romansowania, bijąc ich torebką. I jak już jesteśmy przy duchach i poniekąd przy ćwirach, najbardziej zastanawiającą postacią w Sunset Valley jest Lolita Ćwir. Znajduje się ona na cmentarzu ćwirów, ale nie ma z nimi żadnego połączenia w drzewie genealogicznym, po prostu jej tam nie znajdziemy. Zginęła przez porażenie prądem jako młoda dorosła i nikt do końca nie wie, kim była. Prawdopodobnie pierwszą żoną ojca lub dziadka Mortimera, która nigdy nie urodziła dziecka, więc po jej śmierci i ponownym ożenku mężczyzny zniknęło połączenie rodzinne. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Lolicie, to zapraszam do Szalonej Szynszyli. W sprawie duchów nie zapominajmy też, że na cmentarzu komunalnym Sunset Valley leży tragiczny klaun, ten, którego znamy z jedynki. Zginął przez utonięcie i jednocześnie boi się wody. Trudno powiedzieć, czy tę cechę nabył dopiero w życiu pozagrobowym, czy miał ją wcześniej i jego odejście było bardzo ironiczne. Ale pewnie to drugie. Zaskakująca na starcie gry może być też ciąża Claire Ursine, tak się czyta to nazwisko, właśnie się dowiedziałam, która wkrótce urodzi dziecko swojemu byłemu już chłopakowi, Jaredowi Frio. Taki spoiler do historii, która ma 12 lat. Bardzo fajną postacią jest też Gobias Coffee, ale o nim już się produkowałam w filmie o LGBT w Simsach, do którego będzie link w opisie. No i jest też ten w zasadzie główny motyw fabularny, czyli jakaś tam rywalizacja między rodzinami Alto i Landgrab. Widać, że rzeczywiście się nie lubią, są wrogami, ale sama jakoś specjalnie nigdy nie odczułam tej całej farsy podczas rozgrywki, szczerze mówiąc. Po prostu gdzieś tam to sobie jest. Wszystkich rodzin w tym otoczeniu jest 25, więc jeśli według Was któraś jeszcze jest wyjątkowo interesująca, to napiszcie w komentarzu. A teraz przejdźmy do ciekawostek geograficznych.
Na przykład takiej, że na pewnych skałach znajdują się rysunki wyglądające na prehistoryczne, z czego jeden sugeruje, że wiele lat wcześniej nastąpił tu atak kosmitów. A przypominam, że kosmici pojawili się w Sims 3 dopiero ponad 3 lata po premierze, w dodatku 4 pory roku. Oczywiście wiadomo, że Will Wright ma jakąś obsesję na punkcie kosmitów i uwielbia wrzucać kosmitów do różnych gier, więc jakoś bardzo nie jestem zdziwiona. Kosmici zawsze byli w ścisłym związku z Simsami. Te rysunki znajdziecie obok łowiska, tego nieopodal stadionu. Warto zerknąć. Polecam też poszukać ukrytej kopalni, mimo że nie jest to żadna ukryta mapa, a po prostu taki ciekawy dodatek do widoków. W otoczeniu znajdują się 92 działki. 92! Słyszałaś, wierzbowa zatoczko? Już nawet nie wspomnę o tym, że po jednej z aktualizacji można dostawić ich sobie więcej. W rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych też istnieje miasteczko o nazwie Sunset Valley. Znajduje się ono w Teksasie i jest otoczone dookoła stolicą tego stanu, czyli Austin, ale traktowane jest jako oddzielna miejscowość, w której mieszka około 750 osób. Jednak raczej twórcy nie próbowali nawiązać do tego małego miasteczka. Podobno nazwa Sunset Valley może wywodzić się z gry Burnout Paradise, zrobionej przez Electronic Arts, gdzie znajduje się lokalizacja o tej samej nazwie, ale może to być zwykły zbieg okoliczności. I jeszcze taka moja mała obserwacja. Nie znalazłam nigdzie informacji na ten temat, ale odkąd tylko wyszło Zostań Gwiazdą do The Sims 4, mam wrażenie, że tamtejsze Del Sol Valley nawiązuje swoją nazwą do Sunset Valley. Bo też oznacza Dolinę Słońca, tylko tym razem nie zachodzącego. Ale może po prostu tak się złożyło, zwłaszcza, że Del Sol Valley ma imitować Hollywood, które znajduje się w Kalifornii, gdzie jest po prostu ciepło i słonecznie. Chyba nie odważyłabym się, przynajmniej na razie, mówić o lokalizacjach podróżniczych, bo temat jest na pewno niesamowicie obszerny i nie czuję się kompetentna, ale chciałabym wspomnieć o jednej rzeczy w związku z dodatkiem Wymarzone Podróże. Jeśli mamy ten dodatek i grę zaktualizowaną do najnowszej wersji, czyli 1.69, to mamy do wyboru świat o nazwie Adventureland. Czyli w zasadzie Sunset Valley, ale są w nim tylko dwie rodziny, a właściwie dwóch Simów. O co chodzi? Jeśli wierzyć Simspedii, to ten świat został włączony do gry przez przypadek. Było to miasto testowe podczas sprawdzania różnych mechanizmów dodatku Wymarzone Podróże. Nie do końca jednak rozumiem, dlaczego został dodany dopiero przy ostatniej aktualizacji, tyle lat po wyjściu tego dodatku i w jaki sposób miało to wtedy nagle stać się przypadkowo, ale niezbadane są akcje twórców Simsów, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Być może jednak był to po prostu prezent na zakończenie wspierania trójeczki? Może taki mały smaczek od kuchni deweloperskiej? Nazwa Adventureland to dosłownie kraina przygód. Brzmi jak najbardziej jak robocza nazwa otoczenia testowego. Ci Simowie, którzy są tam od początku, Jack i Sally, z każdym włączeniem otoczenia jako nowy zapis mają losowane aspiracje, a kiedy się poznają, to najprawdopodobniej zagra między nimi flecik, czyli będą uważać siebie nawzajem za atrakcyjnych. Simspedia mówi, że losowane mają też umiejętności, ale włączyłam to otoczenie na świeżo 3 razy i za każdym razem mieli te same, więc nie jestem pewna, czy ta informacja nie jest błędna. A teraz przejdźmy do Riverview, albo Riverview. Jest to otoczenie, które możemy mieć za darmo w grze podstawowej. Na stronie thesims3.com mamy dostęp do store, czyli sklepu, w którym możemy kupić i pobrać dodatkowe rzeczy. Riverview było prezentem dla ludzi, którzy zarejestrowali swoją grę na tej stronie, czyli niejako nagrodą za posiadanie legalnej kopii The Sims 3. Tak średnio to wyszło, bo ja jak jeszcze piraciłam, to miałam Riverview. W moim odczuciu Riverview to najbardziej wiejskie otoczenie, jakie kiedykolwiek powstało w Simsach. Nawet kwitnące wzgórza mogą się schować. A tak swoją drogą, to jest tam ulica kwitnących wzgórz i bardzo mnie to ucieszyło, jak to zobaczyłam. Ale wracając do wiejskości, mamy w tym otoczeniu masę Simów, którzy prowadzą życie typowo farmerskie, mają gospodarstwa, wielkie ogrody, jakieś budynki gospodarcze różnego rodzaju. Jak dodać do tego konie z dodatku zwierzaki, plus jeszcze kurnik i krowy ze stor, to mamy prawdziwie wiejskie życie. Szczególnie na obrzeżach miasteczka, bo w środku jest swego rodzaju centrum miejskie, no i oczywiście budynki potrzebne do różnych karier, jak stadion czy teatr. W rzeczywistości w takiej miejscowości pewnie nie byłoby takich budynków, ale w grze są po prostu potrzebne. Nazwa Riverview odnosi się do faktu, że przez całe miasto przepływa rzeka. Teraz trudno jest dotrzeć do polskiego tłumaczenia, ale na samym początku otoczenie funkcjonowało jako przyrzecze. Jeśli wpiszecie w Google Sims 3 przyrzecze, to znajdziecie jeszcze pozostałości po tej antycznej nazwie. Taką nazwę miejscowości znajdziemy też na mapie Polski, ale wątpię, by z tego powodu zrezygnowano z tłumaczenia. W Sims 2 było Miłowo, które też istnieje w Polsce i nikt się tym nie przejmował.
No i jeszcze Dziwnowo, nazwą łudząco podobne do nadmorskiej miejscowości Dziwnów. Więc dlaczego Riverview nie jest już przyrzeczem? Trudno powiedzieć. Być może tłumacze stwierdzili, że skoro Sunset Valley nie jest przetłumaczone, to nie powinni tłumaczyć też innych otoczeń. A potem przetłumaczyli nazwy prawie wszystkich kolejnych światów ze Store. Mogę wam jeszcze sprzedać taką trójmiejską ciekawostkę, że w Gdańsku niedawno wybudowano osiedle, które nazywa się Riverview. Jest położone przy rynku, zaraz nad rzeką. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest na pewno co najmniej kilka miejsc o tej nazwie, bo jest dosyć zwyczajna, taka mocno obrazująca położenie miejscowości. Jeśli chodzi o rodziny w Riverview, na pewno najbardziej zastanawiającym jest, co tam nagle robi Don Lotario. Jest powiedziane, że został tutaj przeteleportowany przez jakieś kobiety i raczej nieprzypadkowo, najprawdopodobniej został też cofnięty w czasie. Pewnie baby z Miłowa odkryły wszystkie jego romanse i postanowiły się pozbyć typa gdzieś na początku historii w The Sims 2. Don mieszka w jakiejś stodole czy spichlerzu, czymś takim, który prawdopodobnie należy do rodziny Tabliczka, ponieważ jest to zaraz obok ich domu, a Don najpierw wylądował na ich podwórku, co widzimy w zwiastunie otoczenia. W tym samym zwiastunie jest też kilka pytań na temat najbardziej tajemniczych bądź znajomych nam rodzin. Odpowiedzmy na nie. Co hoduje rodzina Carpenter Rhodes? Ziemniaki, pomidory, sałatę, pomidor z bakłażan, z ogórek. No w każdym razie nic specjalnego. Próbowałam się doszukać chociaż jakiegoś płonącego owocu, czegokolwiek bardziej wyjątkowego, ale nic tam nie ma. Ta rodzina to po prostu pasjonaci ogrodnictwa i tyle. Dlaczego sprzęty Lakiego Piegusa są w tak kiepskim stanie? Bo jest kleptomanem i kradnie je sąsiadom. Taka karma. Czego boi się Hunter Cotteneye? Jakiejś bliżej nieokreślonej apokalipsy. Swoją drogą ciekawy gość, zawsze mnie trochę intrygował. Kim są nieproszeni, przezroczyści goście w domu rodziny Jarosz? Oczywiście są to duchy, ale jest to wujek Hanny wraz z żoną i dwójką dzieci, z których jedno było w liceum, a drugie w podstawówce. Każdy z tych Simów zginął w inny sposób i nie wiadomo w jakiej kolejności. Ta koncepcja akurat bardzo mi się podoba. Mamy tu młode małżeństwo, które chce powiększyć rodzinę, więc jest mocny start w rozgrywkę, jest też dobrze dostosowany do tego dom, bo jest po prostu ogromny, a jednocześnie jest ten mega mroczny motyw, że w tym domu na wzgórzu odziedziczonym po kuzynach po prostu straszy. Czy Beata Simowicz znajdzie miłość? Tak, z Robertem, a właściwie Janem Nowakiem, któremu urodzi córkę Balbinę, która wyjdzie za Sławka Biedaka, który obecnie jest niewiele młodszy od jej rodziców. Nie wiem, jak oni zamierzają to zrobić. Gwoli ścisłości. Tak, rodzice Balbiny Biedak są nastolatkami na starcie w Riverview, a Sławek Biedak jest dzieckiem, które już całkiem niedługo stanie się również nastolatkiem, więc jak to ma działać, że Betty i Robert będą mieć córkę i ta córka wyjdzie potem za Sławka? Jakaś ogromna różnica wieku będzie między nimi. Różnica wieku, której w Sims 2 w ogóle nie widać, nie była sugerowana w żaden sposób. Ale ja mam jeszcze inne pytania. Dlaczego połowa nazwisk w tym otoczeniu jest tłumaczona, a połowa nie? Jeszcze rozumiem tłumaczenie nazwisk rodzin, które powracają, żeby było wiadomo, kto to jest. Ale tutaj są przetłumaczone też nazwiska rodzin, które są zupełnie nowe. I skąd wziął się pomysł, żeby Ruby Broke przetłumaczyć na Grzymisławkę? Czy ma to coś wspólnego z jej bratem Sławkiem? Za dużo pytań. No nic, polecam Riverview. Nawet jeśli jest to jedyne otoczenie, w którym kiedykolwiek zepsuł mi się zapis. Oczywiście nie mówię, że tylko w tym otoczeniu może się zepsuć, ale u mnie akurat tak się złożyło. Serio, przez długi czas uważałam, że no, darmowe miasto, więc musi być niedorobione i pełne błędów. Mam też jeden zapis, tak z 5 pokoleniami mniej więcej, który nadal się włącza w rodzinie Tabliczka, ale w otoczeniu poznikały mi niektóre budynki. No jazda jest. Ale teraz z różnymi fajnymi, pomagającymi dużo modami od Enras raczej nie powinno być większych problemów. Jeśli dobrze policzyłam, bo Google nie chciał mi nic powiedzieć na ten temat, w Riverview jest 31 rodzin, także jest z czego wybierać. A wiecie, ile jest wszystkich działek? Bo to już Google mi powiedział. 95. 95! Słyszałeś to, Nuke? A, szkoda gadać.